Czasem pojawia się ochota na zrobienie czegoś szybko, ale bardzo smacznie. I tutaj pojawiają się takie przepisy jak ten, czyli kuskus, który będzie podkręcony cytrusami oraz cudowne mięso mielone z indyka, które możesz mieć akurat w lodówce, uformowane w ładne pulpeciki. Zaczynamy. Mam podgrzaną patelnię, biorę migdały. Możecie wziąć oczywiście wszystkie inne orzechy, jakie macie akurat w domu. Ja miałem migdały. Migdały już są fajnie uprażone, biorę moździerz i przerzucam je tutaj. Ale jeszcze nic z nimi nie robię, niech trochę przestygną. Wlewam olej, takie wytłoczyny z winogron. Kmin rzymski, pięknie. Mieszanka curry. Teraz to wszystko trzeba przemieszać. Trochę papryczki jalapeno. Myk. Odrobina czosnku. I suszone peperoncino. To będzie ostre żarcie. No i tutaj jeszcze troszeczkę kminu rzymskiego. O! Dodam więcej i łyżeczka. I tak podkręcone przyprawy lądują w moździerzu. Przesmażymy jeszcze trochę czerwonej cebuli. Połówka wystarczy. Teraz cebula zbiera resztki kurkumy. Dobra. Wjeżdżamy tutaj. Zabieramy się za zamienianie tego wszystkiego w piękną masę. Moździerz to jest najważniejsze narzędzie w kuchni. Nie żadne blendery, nie żadne fiku-miku, coś tam, maszyny, które same ugotują zupę. Tylko siła ludzkich mięśni. Teraz szczypta pysznej wędzonej soli. Oczywiście jak nie macie wędzonej soli, to nie musicie jej dodawać. Ale ja akurat mam. Wszystko jest żółte, to teraz dodamy coś zielonego. Trochę kolendry i mięty. Pachnie obłędnie, jest odpowiednio pikantne. Teraz biorę miskę, przerzucam mielony udziec indyka. Jestem przekonany, że nie domyję po tym rąk przez jakieś 2 dni, ale warto. Wszystkie te roboty kuchenne tak nie potrafią. Teraz będę robił nasze piękne pulpeciki. Biorę sobie takie coś do odmierzania, żeby każdy był mniej więcej równy. I ciach! Mokre dłonie, patrzcie, szybsze od oka. Bruce Lee. To się dzieje szybciej niż fast fooda. Bo właśnie o to chodzi, 10 minut. 10 minut, a nawet mniej. Nawet się reklamy nie zdążą skończyć w filmie, który oglądasz. Na rozgrzaną patelnię wlewam olej. Na patelni mamy jeszcze smaki z robienia tej pasty, więc jeszcze będziemy dosmaczali mięsko. No i każdy pulpecik. Cia, py, py, my, py. Ważne, żeby mięso było naprawdę usmażone. To jednak indyk, to nie jest wołowina, gdzie możesz sobie pozwolić na to, żeby było surowe. Tutaj jednak musi się to dobrze połączyć z ogniem, z tym tłuszczem gorącym. Nabrać tej cudownej fakturki. Cudo. Dobra. Pulpeciki gotowe. Teraz robię coś, co jest absolutnie proste i genialnie fenomenalne. Patrzcie na to. W tym naczyniu zrobię najprostszą kaszę na świecie. Czyli kuskus. Wsypuję, nie zapominam o soli i każdego cytrusa wyciskam do środka. Wleciał grejpfrut, wleciała limonka, teraz wlatuje cytryna. I zaleję wrzątkiem tak centymetr nad jego powierzchnią. Przykrywam na 5 minut, a potem wykładam i jest fenomenalnie pyszny. Minęło 5 minut, kuskus jest idealny, jest gotowy, pyszny, smaczny, cudowny. Pyk! Kuskus jest gotowy, minęło 10 minut. Do niego genialne pulpety oraz fajny, lokalny jogurt i mięta prosto z Maroko. Takie jedzenie w przerwie na reklamę. Polecam.